W kosmosie zamierzam zrobić majątek. Potrzeba mi tyle gotówki, aby mógł sobie spokojnie kupić minimum dwa PC z kartami nie 40 a 50-kami, jakie wydadzą najlepszymi jakie jest możliwe. Czyli czasu trochę mamy, aby uzbierać na te karty. No i oczywiście na najlepsze procesory. Także w kosmosie Stefan. Pilot, podróżnik, niektórzy mówią nawet torador, miejmy nadzieję. Że zarobi gotówkę. Pokażę Wam w tym odcinku znowu coś, co powoli się uczę, jeżeli chodzi o podróżowanie w kosmosie, ale też zacząłem od tego, że tutaj można sobie trochę też i zwiedzać yy, tą stację, na której jesteśmy. I tą stację już też nauczyłem się znajdować. Oczywiście, jeżeli chodzi o hmm, pewną odległość, bo jeżeli zacznę sobie gdzieś wędrować bardzo daleko, to na pewno jeszcze będę musiał się nauczyć, żeby znajdować tą stację. No, ale powoli, krok po kroku, coś tam uczymy się robić. Mamy tu jakieś nieaktywne misje, ale muszę powiedzieć, że z tymi misjami to na razie nie wiem. Jedną misję tam próbowałem wziąć jakiegoś kapitana, ale nie wiem, dokładnie on tu jest gdzieś w bazie, nie wiem, czy tu mogę go znaleźć, czy nie znaleźć, bo tu trzeba chyba z buta chodzić, ale gdzie on jest, jak i dlaczego, to już jest ciekawa sprawa. Tutaj przyjrzyjmy się, można się sobie zwiedzać tą całą całą bazę. Tu macie jakąś windę, która czy to porusza się, czy nie, to muszę wam powiedzieć, że nie wiem. Coś tutaj, jakaś winda była, która niby mieliśmy gdzieś pojechać, a pojechaliśmy? Chyba nie, nie wiem. T tutaj są ta, O, jest chyba winda, czekaj, czekaj, czekaj. Jest winda. No i co? I Zjadę? No i jadę. Tak, to tą bazę też musimy poznać. Tutaj widać, że zjedziemy bardzo, bardzo nisko. To może jakąś misję tutaj w tej bazie i uda mi się zrobić. Trzeba poładzić. W zasadzie to mamy tyle roboty w tej gierce, że prawdę mówiąc to i tak jest dużo. <śla> Czasu! Także nie ma się coś śpieszyć krok po kroku. Tu jakaś pani stoi. Dzień dobry. Hello, hello. Na razie z nami zbytnio Hello. rozmawiać nie chcą oprócz czegoś takiego, że mówił nam dzień dobry, prawda, cześć i tak dalej. Widać, że ta pani ma bardzo nowoczesne ciuchy. Szczerze mówiąc, jeszcze nie tak dawno, pamiętam, widziałem w tego rodzaju getrach, czyli takie spodnie, które tak jakby wypchane były coś nie tak, czyli ciasne na dole, a to jest strasznie takie rozszerzone, tak jakby dwo, no, można powiedzmy coś napakować, prawda? Coś takiego, no to widać, że pani ma moc, modne ciuchy. No w kosmosie muszą mieć. Modne ciuchy, bo w kosmosie też trzeba wyglądać atrakcyjnie. Czyli widzicie, następna rzecz, można tutaj podróżować window, zjechać niżej. Zobaczcie, jakie to jest ogromne, bo ta konstrukcja robi na mnie wrażenie. A tutaj mamy możliwość podróżowania, jak macie ochotę. <laughs> Czyli można i w ten sposób sobie podróżować z punktu A do punktu B. Patrzę, jakie to szybkie jest, czekaj. No i jadę. Dobre to, co? Tutaj mamy jakieś zejście. O ile zdążę szybko zejść, udało mi się. Zobaczmy sobie na dole. Nie, tutaj chyba nic nie ma, chociaż są jakieś drzwi. No tak, ale teraz dokąd ta winda prowadzi? Aha, ta zatoka. Produkcyjna statków to jest aktualna lokacja, czyli tutaj produkują statki sekcja inżynieryjna, ośrodek szkoleniowy, biuro menadżera, biuro bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, że ten sekcja szkoleniowa to byłem. Myślałem, że tam następne szkolenie sobie zrobię. Niestety nie ma tam nikogo w tym momencie. No bo w sumie zrobiłem tylko pilotażu, tam no, lataliśmy, prawda, strzelałem do wrogich jednostek, ale to jeszcze nie wszystko. Hello! Tak. Idziemy dalej. Widać, że tutaj jednak życie jest, bo chodzą, jest ich sporo tutaj różnych obywateli, którzy coś, coś robią. Nie wiem, czy widzieliście, jak ten klient biegł. Strasznie, ale to strasznie szybki. No dobra. Na razie czuję się jeszcze zagubiony w tej gierce. To normalna sprawa, no bo to jest tego rodzaju gierka, że nie ma co gdybać. Tutaj trzeba ciągle, ciągle biegać. Tam coś jest fajnego, a może nie. Chodźmy tutaj na razie. Aha, zobaczmy tu. Wyświet ustawienie statku. Poproszę statek wne... z wewnętrznego magazynu. Czyli tu możemy mieć na przykład kilka statków i na przykład któryś możemy sobie poprosić, żeby tu go postawiło. No to też fajna sprawa. A ten chyba uprawia jogging, zobaczcie, bo on tak biega, ja na chwilę sprawdzę. Tak, ewidentnie, ewidentnie uprawia sporty. No i wszedł tutaj do pomieszczenia. Zobaczmy, do windy ja też wejdę. Oj, zniknął. No dobrze. No to gdzieś pojechał, ja zostałem. No dobra, wychodzimy stąd. Ta baza robi na mnie wrażenie. No robi. Wygląda to pięknie. Ja pójdę teraz z drugiej strony. Wyląduję tam. Tam widziałem windę taką. Tylko czekaj, żeby to było szybciej, to ja przejdę na te... O! To dobry pomysł z tymi windami takimi, że można w ten sposób o to podróżować. Tutaj też jest winda, czyli jak wejdę tu... No i jadę w górę. To co, to, co nie podejrzewałem, że ta baza taka główna to fajnie będzie zrobione. Statki podejrzewam, że nie będę mógł po nich łazić. Coś takiego, ale to też jeszcze do końca w sumie nie jest wi wiadome. Stefan na razie drepcze bardzo spokojnymi krokami. Jesteśmy chyba z drugiej strony, tam, gdzie był nasz statek. Przyjrzyjcie się również, jak to wygląda. Nawet macie. Możliwość przyglądania się na rybki. Rybki i kosmos. Dobra sprawa, bo jedno i drugie, fakt, prawdę mówiąc, relaksuje. Tak naprawdę to jest dobry bajer, który też poprawia um, relaks, bo to gierka taka relaksująca, chociaż są momenty takie, że tu będą strzelać. Mamy tutaj możliwość wejścia na górę z tamtej strony również jest takie coś i. Mamy tutaj, tu akurat mamy właśnie dojście do tej handlarki, która handluje, ale rzeczywistymi Ale ja podejrzewam, że z drugiej strony również jest to samo: czyli macie możliwość handlowania z tej i z tej strony. Nasz statek jest z tamtej strony i nas interesuje tamta strona, ale nie musimy wcale zasuwać z powrotem z buta. Idziemy sobie tutaj do windy. No i bierzemy nasz statek. Winda działa w sposób bardzo ekspresowy i jesteśmy przy statku. Dzisiaj wam pokażę znowu start i lądowanie z teleportem. To co raz zrobiliśmy, ale dzisiaj nauczyłem się tego jak, co i jak, gdzie, kiedy i dlaczego i w ogóle za ile. Dzień dobry. Hello Naszego kapitana oczywiście sadzamy, teraz oddokujemy. Oczywiście trzeba się nauczyć towary tu zbierać, żeby handlować, to, pff, to też trochę będzie musiało potrwać. Na razie i tak, i tak w kosmosie zaczynamy cokolwiek robić. Tutaj ta mapa, którą mamy taka jest, widać tą mapę i na tej mapie możemy szukać tych różnych rzeczy, które właśnie możemy znaleźć. Także podlecę sobie na razie, odlecę trochę o statku, żeby było bezpiecznie i za chwilę zacznę szukać tego miejsca teleportu, które jest tutaj na mapie oznaczone. No dobrze, zatrzymajmy się na chwilę. Tutaj mamy właśnie tam chyba jakieś małe statki latają, a co one tam robią? Nie wiem, ale wiem, że miejsce teleportu zaraz Wam je pokażę. Zresztą widać je ono jest teraz bardzo, bardzo blisko. Podlećmy se i zobaczymy. Tutaj na zielono mam, tutaj latają jakieś statki. Na zielono to są nasze, także nie musimy sobie zawracać gitary, a to jest miejsce teleportu. Widać taki znaczek, widzicie? Taki o, na, w linii prostej i ten znaczek, który tu widzimy na tej mapie, tutaj na dole takiej, o, tutaj, to już widać, że to jest miejsce teleportu. To e, tą naszą bazę też bardzo łatwo znaleźć. Ona ma o. Taki oto znaczek i też już wiadomo, że do niej można sobie doleć. To oczywiście są takie bardzo wstępne fazy gry, no ale tutaj, żeby pójść w dalsze fazy tej gry, to prawdę mówiąc, to będzie musieli być bardzo poważnie, nie jak gramy zawsze nie raz w gry i widzę Yeti. Ja tutaj w kosmosie też pewno Yeti zobaczę, myślicie, że nie? Nawet Yeti kosmonauty, ale to musi potrwać. <laughs> tak, dobra, czyli to na razie tyle. Teraz dolećmy tam. Jest to odległość spora. Nie opłaca się lecieć absolutnie z taką prędkością, bo nam to trochę czasu zajmie. Eee, jeszcze jedna sprawa. Ja chyba. Aha, tutaj mogłem to pomalować ten samolot pewnymi kolorami, ale to zrobiłem po zapisie, bo tu różne rzeczy testowałem, także to też wam pokażę później. Dobra, wracamy do statku. Teraz tak, na, bierzemy to na cel, tryb podróży. I moment będziemy przy naszym teleporcie. Oczywiście też, będąc poważnym, podejrzewam, że to miejsce, gdzie jesteśmy teraz, to jest najbardziej bezpieczne, bo później możemy zaraz zobaczyć coś, co może nam, może nam, tak, narobić problemów. Jednak tutaj e, będą latać wrogie jednostki, jakby nie było, które mogą chcieć do nas strzelać. Dlaczego? No nie wiem, no, tylko dlatego, żeby nas zlikwidować. <laughs> też no, w kosmosie wiadomo, różnie to bywa też, tak jak na, na Ziemi są ludziska takie, i są ludziska takie. Także tutaj podejrzewam, że te miejsce, gdzie jesteśmy, one jest najbardziej, najbardziej bezpieczne. W pierwszej fazie gry, gdy nasze umiejętności są praktycznie zerowe, gdy nasz statek też nie jest jakiś mocny, to lepiej się zbytnio daleko nie kręcić, ale są można tutaj zapisywać sobie i jakby co uczyć się testować aż krok po kroku zacząć coraz dalej wędrować, bo to jest kosmos. Kosmos jest otwarty w zasadzie, nie ma końca można powiedzieć. Hmm. Latają. Mm, teleskopy przyglądają się też daleko, ale sądy różne. Latają bardzo, ale to bardzo daleko. Różne zdjęcia są zrobione. Teleskop Hawla różne zdjęcia dalekie już zrobił, ale to jest. Hmm, ludzie jeszcze nie w zasadzie to nic nie wiedzą na temat kosmosu. To jest zalądek jakiś. Też nie wiadomo, w jakiej fazie im się wydaje, że wiedzą. Nie wiem, kosmos jest czymś. Czymś pięknym. Od razu mi się przypomina serial Teoria Wielkiego Podrywu, który idealnie do tej, tutaj do tego pasuje. Tam coś jest, co nie wiem, co to jest. Jest taki znaczek. Nie wiem, co to jest. Zainteresowało mnie. Tutaj akurat, gdzie jesteśmy, to wygląda to jak pierścienie Saturna. Tutaj jest teleport znowu z powrotem. Nie wracajmy do niego. Proponuję dolecieć do tego i zobaczyć, co to takiego jest. A te pierścienie Saturna... Hmm, wygląda to nieziemsko, co? Oczywiście pierścienie Saturna już dawno, dawno temu, jak różne sądy zrobiły zdjęcia, nie jestem pewny nawet, czy nie w czasach walki o kosmos Związku Radzieckiego, wtedy z SSR, z USA, w latach 80. znowu Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, wymyślił bajkę, żeby położyć Rosji na ziemię i wymyślił sobie wtedy wojny gwiezdną, żeby tam ci wydawali pieniądze na to i wydali. Te, zbankrutowali całkowicie, bo trzeba było znaleźć sposób, żeby się uspokoili. W każdym razie no, wydaje mi się, że chyba jeszcze w latach 70. Rosja i ZSRR, mniej więcej tak się to mówi, i Stany Zjednoczone wysyłały, gdzie się tylko dało. Rywalizowały wtedy bardzo o kosmos. Dzisiaj bardziej chyba o Antarktydę. Tak, Rosja zaczyna tam chyba. Tam, tam uderzyć, tam są różne bogactwa. Kosmos chyba już nie bardzo, chociaż też. No ale nie, chyba nie bardzo. Chyba bardziej w tą stronę. No dobrze, coś tutaj jest. Nie wiem, co to jest. Dolecimy do tego i się przyjrzę. To jest taki element bardzo krok po kroku. Tu również zauważyłem, zobaczcie, w takich innych kolorach coś. Może to jakiś surowiec jest, który mogę pozbierać, do tego też mogę podlecieć. A później do tej, do tej budowli taki wygląda. No, dziwnie ta budowla wygląda, ale tutaj zauważyłem takie meteoryty, jakby w innym kolorze. Całkiem niedawno też, dosłownie, nie wiem, czy dzień, czy dwa dni temu, nieduży meteoryt na Wyspy Kanaryjskie, koło Grand Canary uderzył w ocean, to jakoś do, dosłownie, było teraz, e, nieduży, ale tam narobił rejwachu, prawdę mówiąc, czasami na Ziemię spadają meteoryty, znaczy w sumie to dosyć często, tylko że one spadają bardzo małe i to w zasadzie spadają właśnie do oceanu, nawet ludzie o tym w większości nie wiedzą, a, a coś większego to w zasadzie nie spadło, oczywiście dawno, dawno temu spadło, spadł ten, co zlikwidował między innymi dinozaury, jakby nie było, no i później między innymi też, kiedy to 1900 chyba któryś tajga w Rosji spadł. Jest ta dziura taka tam, chyba jeszcze jest ta dziura widoczna, bo to pozarastało wszystko. No ale oczywiście ten duży to wtedy, kiedy zlikwidował dinozaury, to było w Meksyku. Jest to pod wodą dzisiaj te miejsce, gdzie uderzył, uderzył wtedy ten meteoryt. Oczywiście nasza cywilizacja dzisiaj jest tak rozbudowana, że Prawdopodobnie daliby sobie radę, że to Amerykanie ostatnio testowali: nawet przesunięcie, jakby coś leciało niebezpiecznego w ziemię, to są nauczeni przesunąć to. Zresztą początek tego zalądek to można powiedzieć, że film Armageddon z Brucem Willisem, który wtedy był jeszcze w świetnej formie, dzisiaj no Bruce Willis już nie gra ze względów zdrowotnych. Nie, ale wtedy był w świetnej formie właśnie ten film Armageddon, taki za pokazanie tego, że można wiele zrobić, żeby w zasadzie przesunąć ale oczywiście też do końca nigdy nie wiadomo w 100% jak się coś zachowa pamiętajcie o tym, że życie ludzkie jest kruche to się nam tak wydaje wystarczy właśnie coś niewielkiego na przykład z kosmosu w sumie i może zlikwidować całe życie na Ziemi na miliony lat to się tylko nam wydaje ja zawsze jestem zdania, że trzeba szanować życie bo replaya. Nie będzie. Nie wiem, dolatuję do tego mm, powoli. Nie chcę włączyć systemu szybkiego. Lecę sobie tak spokojnie, spokojnie. Zaraz przy tym będziemy, chociaż powiem Wam, że trochę za długo to wygląda. Zróbmy typ podróżny. Chcę zobaczyć, co to jest. Nie, Taki w innym kolorze to jest. Czy to może jest coś wartościowego, czy nie? Nie wiem. Mam też tutaj system taki skanowania. Zaraz go. A tu jest nieaktywna brama skokowa, zauważyłem coś. Czekajcie, ja zatrzymam na statek. Mam tutaj również. Yy... Nic się nie dzieje dookoła, ale widoki są co? Widoki tutaj to są w tej gierce. Są, so, są. So. Yy, u mnie na, na moim PC, który był mocny jeszcze dwa lata temu, wygląda to pięknie, naprawdę wygląda pięknie, ale tego tutaj jest AMD, ten ich tam frising czy jakoś, który poprawia jeszcze ilość klatek... Yy... Ja lubię mieć więcej klatek, szczególnie do nagrywania. W każdym razie wygląda ta gierka bardzo, bardzo dobrze. Dobra, wróćmy do tego. Mam tutaj taki system skanowania. O! Nie wiem jeszcze co tu, jak to działa. No, powiem to zeskanować, teoretycznie na przykład widzieć, yy, powinno mi to pokazać, co to jest przede mną, nie? Bo on to wygląda tak jakby coś to było innego, nie? Od tych kamieni, od tych meteorytów zwykłych, to to jest w takim kolorze. Tak jakby to był jakiś surowiec. Ale jaki? Nie wiem. Tutaj coś skanuje, ale nic nie pokazuje, nic się nie dzieje. Także też ciężko mi po powiedzieć. Zatrzymam tryb skanowania. I teraz sobie dolećmy, bo jesteśmy już bardzo blisko tego. Podlecimy i zobaczymy, może walnąć z, z czegoś w to. Nie wiem. Tu trzeba będzie latać po prostu sporo, poznawać też ten, ten, re ten rejon. Jest to, tak mi się wydaje, takie poważniejsze, coś jak No Man's Sky. Chociaż No Man's Sky też jest bardzo fajny. Bardzo przyjemnie, tam się grało. No, teraz się mocno rozbudował i też myślę o tym, czy on się tutaj nie znajdzie, taki wąż. Bo mi takie węże akurat te... mimo no, grania w jakieś horrory to dla relaksu i bardzo dobre. No, ten mi się podoba bardzo, ta gierka, ale widzę, że będzie musiał Stefan Zajm gdzieś mocniej polatać, to trochę tutaj posiedzieć. Na razie mnie zainteresował kolor tych, tych meteorytów. Czy to nie jest jakiś wartościowy towar, Lecę do tego, ale na razie musimy się mocno zbliżyć, żebym mógł się zastanowić, przyjrzeć, czy coś się pokaże, czy nie. Jesteśmy bardzo blisko także systemu systemu podróży, już włączać nie będę. Patrzę, bo te zjazdy narciarskie były proszkie. Ale niestety nie wygrała ta pani. Co chciałem, no dobra, no dobra, podlatujemy do tego. Zaraz się. Zastanowimy, co takiego jest. A tam jest taki znaczek. Czyli, te, aha, tam jest jakiś też coś, coś co zbudował człowiek, czy, czy kosmita, coś takiego. Tu już jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko. Nam się wydaje, że my w zasadzie nie lecimy, ale spójrzcie, spójrzcie z tej perspektywy. Pojazd się cały czas porusza, jest to prędkość duża, ale niezauważalna, bo nie ma tak za bardzo się aż do czego odnieść bardzo blisko. To tak się wydaje, to wszystko jest pooddalane. Tak jak lecimy samolotem w powietrzu, to też wydaje nam się, że lecimy bardzo wolno, chyba że bardzo blisko przeleci jakiś samolot. Znaczy bardzo blisko to nie, bo to jest niebezpieczne, ale jest tak blisko, że go widać. Ja też ostatnio jak leciałem, to bardzo, ale to bardzo blisko przeleciał samolot pasażerski drugi. To wtedy, jak ten jeden leci w jedno, a drugi w drugą stronę, to w zasadzie taki myk tylko jest pik i, i śladu, i śladu nie ma. No dobrze, doleciałem do tego, ale muszę wam powiedzieć, że nie wiadomo, co to jest. Kompletnie nie wiem, co, czy coś tutaj z tym można robić. Tryby. Tryb skanowania czekajcie. Tryb dalekiego skanowania jeszcze jest. Co to jest? No bo niby to teraz skanujemy, nie? To wygląda, jakby to był jakiś surowiec, ale. Ale co to jest? Gdzieś to pisze w ogóle to i coś się pokazuje? No nie. Mocno mnie to interesuje, bo to jest jakiś towar, nie? Tak, znaczy, daj tak to wygląda, jakby to, był, jakby to był jakiś towar, ale. Ale niestety żadnej informacji tutaj się. Nie pojawia, czyli nie widzimy, czy. Co to za cholerstwo jest? Teraz jak to zebrać? Teoretycznie to, co miałem w samouczku, to zbierałem w taki sposób, że podleciałem bardzo blisko. No tutaj też jestem dosyć blisko. Czy on to zbierze? Jak podlecę jeszcze bliżej? Nie wiem. Chyba zatrzymam typ skanowania, bo zobaczcie, że nic mi się nie pokazuje. Ja podlecę jeszcze do tego. Wydaje mi się, że jakby coś było, ale... Hm, jakiś minerał, ale jaki? No tutaj trzeba zarabiać, tu jest właśnie ten... Przygoda to raz latanie w kosmosie. Oczywiście możemy natrafić na jakichś kosmitów, którzy nam narobią biedy. No ale handel, zbieranie towarów, handel tymi towarami, to jest bardzo fajne. Tylko ciekawe, jak właśnie z mocą tych, co będą gdzieś nas, chci nas chcieli napaść. Jak... Na pewno ich spotkamy, tylko kwestia kiedy. Na razie pal go licho z nimi. Podlecę do tego jak najbliżej. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Jest. To jest lód, asteroida lód. No jak to wydobyć? No właśnie. Dobre, no a dobre, dobre, tylko że ja tego jeszcze nie muszę powiedzieć, że nie robiłem, dlatego na razie uczę się, ale jak podlecę jeszcze bliżej, lód 785, podlatywałem bliżej i wtedy to brałem, no lecę jeszcze bliżej i co? Chyba i tak nie zbiorę tego. Przyglądam się bynajmniej. Podlecimy jak najbliżej delikatnie, żeby statku nie, nie walnąć. No nie mam zrobionego samouczka w, z handlem i wydobywaniem, no bo mi się na razie nie włączył, ale pewno go będę musiał zrobić. Chyba w ten sposób go nie zbiorę, czyli muszę go wydobyć. Dzień! Opadasz mi tu nisko! Wyżej, wyżej, a ładnie to wygląda, co? No dobra, jak to wydobyć? Myślę. To się porusza w ogóle. To się w ogóle... To się w ogóle porusza, ale... Hmm. Chyba, że mam co? Wyjść na... Ale to podejrzana... Gdzie? No to teraz wyjść z statku i na ten? To nie tak. To trzeba jakoś inaczej. Chyba, że ja nie mam czegoś do wydobywania w statku. Może być taka opcja? Może być taka opcja? Eee, być może, ja nie wiem. Ja się na razie zastanawiam na tym, bo ten nasz statek to jest taki no, zwykły statek, chociaż on powinien coś tam w sumie mieć do wydobycia, ale widać, że nie mam opcji, żeby się do tego dobrać. No i tutaj na razie, jak to wydobyć? Jestem bardzo blisko, jestem w zasadzie. Na, na, na lodzie. Nie mogę strzelać. Czyli wygląda na to tak, że trzeba wrócić teraz i sprawdzić ulepszenie. Wiemy, gdzie to jest. To nie jest trudna sprawa, bo nie widzę możliwości żadnego tego wydobycia. Być może nie mamy jakiegoś urządzenia, które to wydobywa. Tam jest kolejna sprawa, która mnie interesuje, ale na tą chwilę mi się wydaje, że mi przygód wystarczy. Wracamy teraz, gdzie? Do teleportu. Teleport jest mniej więcej w tej linii. Widać, że to jest taka mroźna planeta. Widzicie, przed nami widać, że tutaj faktycznie lód jest, bo i przed nami jest taka planeta, jakby cała z ciała. Na planetach chyba w tej grze się nie wylądowuje. Yy, nie, nie wyląduje się chyba. Tak mi się wydaje, bo ja do jednej nawet leciałem tak chciałem, żeby bardzo, bardzo blisko się znaleźć, ale nic z tego nie wyszło. Dobra, czyli tak, na razie bierzemy tak. Gnamy do teleportu. Teleporta tam widzę. On jest w linii prostej, mniej więcej tu. Mniej więcej, o, tak, o to jest chyba on, tak jest. To, co jest z prawej strony, nie ruszajmy na razie. To przyjdzie na to pora. My krok mówię po kroku. Tu się nie ma co śpieszyć, bo tu jest sporo, sporo z tego co wiem, roboty. Nie wiem, jak z tym wydobyciem. No tutaj rzecz jeszcze tej, taka, która nie ruszyłem. Muszę teraz statek zbadać, no bo ten statek kupiłem, ale w sumie jeszcze nie badałem. Co on może? Wiem tylko jedno: lata. <noise> na razie wiem, że lata. No dobrze, dolećmy do teleportu. Trzeba wrócić do naszej bazy. System podróży jest dosyć szybki i faktycznie można duży, duży kawałek bardzo, bardzo szybko przelecieć, także to wszystko też dobrze działa. I powoli tutaj te dwa rejony, na razie tak będę coś starał się szukać, żeby cokolwiek się nauczyć. Już nauczyliśmy się następnej sprawy. Teraz te wydobycie, nie wiem, właśnie tutaj nie widzę. Myślałem, że strzelę z jakiegoś lasera albo coś takiego, bo to co podlatywałem, zbierałem, to podleciałem statkiem, ale to nie był mój statek. To był statek tego Bogdana, który nas szkolił, i on mógł mieć zupełnie inne ulepszenia niż nasza maszyna. Także cholera go wie, czym one się, czym tamten różnił się z naszym. System. Teraz jest, teraz jest baza, zobaczcie, ona jest bardzo, bardzo blisko. Bierzemy sobie tryb znowu. Można autopilota też brać, tylko że ja chyba nie mam zamontowanego autopilota na to wygląda, bo w tamtym statku brałem autopilota. Tutaj nie mam autopilota, także na razie biorę tryb podróży tak, żeby bardzo szybko dolecić do naszej bazy i jak podlecimy bliżej, to wezmę, żeby przyjęli nas na statek, to też sprawdzałem, będziemy mieli wtedy wskazówki, gdzie mamy lądować, jak to, jak to wygląda. Taka cisza, spokój w tym kosmosie. Nie? Też prawda. Zatrzymujemy się. Teraz tak. Pozwolenie na dokowanie. No i mamy od razu wtedy informację już, gdzie mamy się poruszać. Chyba tu jest miejsce, gdzie mamy wlecieć. Zaraz zobaczymy. Tak, chyba tutaj mamy wlecieć. A tam jest zaznaczona jakaś misja, którą wziąłem, jakiś klient tam jest. Nie wiem, co to jest, ale jakiś klient, kapitan, ale po co ten kapitan? Nie wiem jak tam dojść, bo dolecieć yy, nie mogę. Tutaj już się w miarę nauczyłem wszystko robić. Te sprawy to już opanowałem. Dalszych spraw yy, to na razie nie. Lądowanie też jest proste, tylko trzeba dobrze patrzeć na te wszystkie znaczki. Jeszcze do tyłu, wszystko trzeba obserwować i bardzo powolne ruchy. Tam następnie powinna ta pani nam pokazać, ale ona nam nie pokazała. Czyli coś jeszcze jest złego. Ale co? Czekaj, czekaj, wycofajmy dobrze. Ona. Aha, trochę w tamtą stronę. Dobra. To już mniej więcej opanowane mam wszystko, nie? Start, ląd, lot, lądowanie. Teraz tak, wstańmy stąd. I w zasadzie powinienem się przyjrzeć statkowi, czyli tutaj pójść do, do tych handlarzy. Mógłbym to od razu zerknąć w statku, ale żeby był klimat, bo prawdę mówiąc, to jest najprzyjemniej. To oczywiście jedziemy do windy. I to jest handel statkami. Teraz zajdźmy do niej, muszę zobaczyć. Mam 200 tysięcy jeszcze. Nie wiem, co ten statek na razie posiadam, Mówię, najtańszy. Jeden był tylko, który cenowo nam pasował. Hello. Hello there. Hello. Tutaj mamy. Ulepsz statek. I teraz tak. Co tu takiego jest? To są. Silniki, silniki mi są niepotrzebne. Chodzi mi o coś innego. Czekajcie, przejdę na myszkę. Silniki manewrowe, generator, uzbrojenie, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, załoga, te ustawienia. Co to jest uzbrojenie? no to widać ceny i to laser pulsacyjny to możemy niektóre tylko rzeczy kupić czyli mamy w ogóle u siebie jakiś laser to też ciekawa sprawa ja muszę sprawdzić co u nas takiego w tym statku jest to akurat trzeba będzie mocniej pogrzebać materiały eksploatacyjne mina mina śledząca flary można kupić ale tutaj to tego bym nie kupywał. silniki silniki ...manewrowe. To jest nasz. Odkrywca, zwiadowca, szacowany czas budowy, silnik bojowy, dwa razy taki, silniki manewrowe jeden taki, oprogramowanie... ...wspomaganie lotu, oprogramowanie skanera dalekiego, podstawowy skaner. No dobrze, a gdzie jest wydobycie, nie? Bo to... ...to jest uzbrojenie. Czekaj, czekaj. A nie ma nic do obrony. On ma jakiś laser? Nie ma. Nie ma. I teraz właśnie ciekawe... Co ten laser daje? Co to jest? Nie ja mam zrobiony zapis, także mogę sobie eksperymentować, bo taki zrobiłem, żeby sobie robić eksperymenty i wam powiem, że tak będę musiał zrobić. Czyli po prostu przeszczepie te wszystkie elementy, co to są do tego statku, będę wiedział i wtedy będę myślał, co dalej. Brakuje mi tutaj czegoś do wydobywania, po pierwsze. Także na razie nie wiem, co tu jeszcze jest. Materiały eksploatacyjne to to nie. Tutaj oprogramowanie. Upromowanie celownicze. Rozszerzenie komputera celowniczego, opróbowanie handlowe. Rozszerzenie komputera handlowego MK. O, to możecie już coś takiego, na przykład oprogramowanie handlowe. Tutaj macie oprogramowanie celownicze. To wszystko można dodać oczywiście do plecaka i następnie potwierdzić zamówienie. Zamówienie całkowita, cena dosyć sporo, czyli zostałoby nam 103 tysiące. No to ja bym na razie anulował sobie te to zamówienie, ja sobie na spokojnie, że tak powiem, zastanowię się, co kupić, bo jak widzicie, tanio, tanio nie jest. Ale w każdym razie, powoli, powoli, trzeba będzie gdzieś gotówkę zarobić. Dzisiaj takie spotkanie dłuższe i tak będziemy latać, raz krócej, raz dłużej. Zależy, gdzie daleko. Stefan poleci. Cześć z kosmosu.